Muszę przyzwyczaić, że to ten czas leci. Czy już? Nie wiem. Czemu to się jest? No dlatego. Dobra, lecisz bez taka, że nie wiem, co się stało, że znowu że to. Na razie nim one wyjadą, bo znowu człowieka zajmie, bo te tu się wszystkie muszą odlać. Tego jednego nie wybudowali. Robimy coś ta dzielą. Robimy coś ta dzielą. Teraz powinno być lepiej. Powinno być lepiej, bo jest więcej możliwości odladzania. Że już zaczynają korzystać. No właśnie. W tej drzwi nigdy nie za dużo tych, że to jest do krykołu. Znaczy, ile tutaj tych samolotów stoi? Ja jeszcze ten tu jeden kolejk. No ja tego to nie musi być wypadkiem. Teraz się nie powinno opóźnić na ten, to dopiero się tankuje, no wierzycie? Dobra, już leci.
Bez niczego w sumie, no ale leci. Z pasażerów na pokładzie, ale leci. Witam panie driver P. Witam, no ale to nie jest pewna transmisja u pewnego pana oczywiście. To jestem ja. No to oczywiście jest człowiek. Czy ten mały pas od tego dużego się nie różni długościowo, tylko... Nie, różni się trochę. Ale to zrobili w końcu? Nie, bo po co? Mamy Ghostwingsa, mamy. To czy czego my tam mamy w końcu wejść? Tak, Ghostwings. Edwards Bay, Havana, Jumper, Strip Air, Piping Way. Infinity Aviation. Maple Express. Forest Air. Crown Airlines. I ten ostatni czeka. A tego szczęśliwca, co będzie korzystał z naszego lotniska. Boarding w trakcie. I jeszcze czeka na bagaże oczywiście. Familiumy. Mniej więcej panowie latają. Na odladzanie oczywiście wszystkie idą. Jak widzicie, wyszła nam budowa naszego drugiego terminala, który ma powstać tutaj w tym miejscu, że no... Niestety dzisiaj to nie wyjdzie. Dzisiaj się zajęliśmy jeszcze tym terminalem. Ale wszystko w nim na pewno dobrze funkcjonowało. Mało odwiedzających strasznie. To 3280, tutaj też jest mało odwiedzający, bo wszyscy tymi schodami wjeżdżają. Nie, to jest sprzedaż. Może oni nie chcą kupować, może nic nie mają tu interesującego. Co ja im mogę na to, bo... A, bo to już się skończyło. Znajdą. Wymagania spełnione, dobrze. Założyli średni samolot, co?
On przyleciał i od razu jest opóźniony, ale leć pan. Dobra, jak to odladanie? No tu już dwa stanowiska puste stoją, nie może tak być. Nie może tak być. Zaczynam zarabiać potężne sumy pieniędzy aktualnie. To mnie cieszy, że stajmy na to, żeby to kupić, a może najpierw spłacić ten kredyt. Można spłacić i tak nie stać na to pole. Nie na to pole, tylko na pole, no po prostu. I mamy odblokowany cały obszar rozgrywki. To będzie oczywiście dojście do podziemny oraz stacja metra. Tu będzie droga jeszcze publiczna. Milion znowuż się. Co się dzieje? Załadunek bagażu, no już teraz masz załadunek bagażu, ty? Wypychanie, no to to co? Nie, boarding jeszcze. No już masz terenka, masz już tu wszystko. Ci tu marudzą, że nie mają dojścia. Ci tu opchnęli. No to mniej tym drogę. Co trzecie piętro mamy dostępne? Wiedziałem, że tu można trzecie wieżowce nabić. A w dół mam tylko dwa. Na te pociągi. Czekają na wyjazd. Dobra, myślę, że odlatanie ogarnęliśmy. Teraz tylko zarobić sobie milion. Terminalne pasy transmisyjne. Wysokich prędkości. Ładowarka. A, szybsze ładowanie średnich samolotów. Miło, miło. Przyda się. Pochylnia. Pochylnia na bagaż. Czy nie jest to potrzebne? Chyba nie. Już tak właściwie. Więcej satysfakcji pasażerów. Zmniejszenie kosztów utrzymania. Też się przyda. No i znowu zacząłem tracić. Co by się wydarzyło? Spłacanie pożyczek, zaopatrzenie. Zaopatrzenie? Dużo mnie wyniosło. Mi się wydaje, że tutaj sprawdzałem czas samolotu i tak przynatuję. 757. Jak tu w końcu się naprawili z tymi liniami? Nie.
Ludzie cały czas traci niezadowolenie. Awan zyskała. I co, no nie mam więcej mniejszych stanowisk już. Nie będę miał. I tam to sprasza. Ta strefa narodowa i międzynarodowa już będzie miała tylko średnie i duże samoloty. Jako obsługę oczywiście. Tak daleko nie ma. Takie mamy przygotowania. Dobra, tu jeden, drugi przystanek autobusowy. Teraz miejsce postojowe. Raz przystanek Hatching. Teraz wejście na metro. Metro to w ogóle nigdzie nie wchodzi, no nie lepsze. To teraz tylko będzie. Im więcej to nie będzie istnieć już. Nie no, ewentualnie dobra. Jeszcze coś takiego. Żeby ci to mogli dojeżdżać. Tak, tu będzie no taka dosyć cienka strefa. No, niebezpieczna i tu na tym szły od nogi do stanowisk. To już będzie takie potężne stanowisko. Nie wiem, czy tu się w jednym pasie zamknę jeszcze, tylko mam wyjczego miejsca na
jeszcze jeden duży, tak. Musimy go wybudować, to będzie na pewno jeden. To może i będzie drugi, nie neguję tego. Ale póki co wyszliśmy z opresji, jaką nam stworzyła gra w postaci tego, że wszystkie samoloty nam nie chciały przylatywać, nie mieliśmy prawie w ogóle kontraktów. No, wszystko było opóźnione, nie mieliśmy odpowiedniej ilości stanowisk. Samoloty się co chwilę opóźniały. Nie wiadomo, co się z nimi działo. No, wyszliśmy z tego. Mam nadzieję, że tak będzie wyglądać przez kolejne rozgrywki. No więc to było na tyle w tym najwątłym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie. I ja się z wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa pa!